Nauczanie domowe, 12 grudnia, księga proroka Sofoniasza, rozdział 3, wersety od 14 do 18. Wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu. Ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela. Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie. Już nie będziesz bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie, nie bój się, Syjonie, niech nie słabną twe ręce. Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, mocarz, który daje ci zbawienie. On uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta. Trzeci rozdział Sofoniasza mówi o odmianie losu. Ci, którzy byli ciągle w smutku i ze zwieszoną głową, otrzymują coś nowego. Nie będziesz się już bała złego. Bóg do ciebie przychodzi. Współczesne tłumaczenie oddaje to, nie doznasz już nieszczęścia. Masz opiekuna, masz mocarza, zbawiciela i w związku z tym ciesz się. Jest powód radości, bo coś się zmienia i to jest taki moment, w którym następuje ten przełom. I wiemy, że to jest chwila, w której w ludzkim sercu dzieje się bardzo dużo. Coś, co do tej pory było straszne, okropne, ustaje, przestaje istnieć. Nagle pojawia się nowa rzeczywistość. Wolność, możliwość, obawa zastąpione jest nadzieją. Taką ufnością w to, co będzie za tydzień, za rok i za 10 lat. Nowa zupełnie perspektywa. Jest powód, żeby śpiewać, żeby krzyczeć z radości. Jest powód, żeby zobaczyć, no tak, Bóg tak to zrobił cudownie, że ja teraz mogę żyć zupełnie jako inny człowiek. I nie ma wątpliwości, że budzą się w nas emocje. I niestety tutaj zaczyna się problem. Zwróciło moją uwagę to zakończenie dzisiejszego czytania. Oczywiście to nie koniec trzeciego rozdziału, ale w tym porównaniu radości, jaka następuje, mowa jest o tym, jak w dniu uroczystego święta. Inni to tłumaczą, jak się weselą w święta. I ja się zastanowiłem przez chwilkę, no dobrze, no to jak się weselą w święta? Jak to wygląda? Tak w praktyce, taka obserwacja nasza bardzo, bardzo socjologiczna, ale też bardzo szeroka. Można powiedzieć, jest taka grupa ludzi, która w święto idzie się napić. Mówią, trzeba to uczcić. Jest taka grupa ludzi, którzy wszystko przygotowują, żeby dobrze zjeść. Jest też taka grupa ludzi, która świętuje w ten sposób, że coś kupi sobie. Stąd, myślę, taka popularność spędzania czasu w sklepach, ponieważ zakup jest powodem radości. Ja coś miłego, przyjemnego w związku z tym przeżywam. I możemy wszystkie te trzy sposoby potępiać, odsądzać od wiary, że ktoś się napije, że ktoś dobrze zje albo coś kupi. Ale popatrzmy, tak jest. To jest jakaś część społeczeństwa, która w ten sposób świętuje. Ujawnia jakieś elementy ludzkiej natury. Oczywiście nie pochwalamy tego wszystkiego, dystansujemy się, nie chcemy, żeby takie formy tylko się rozwijały, to prawda. Ale patrząc na drugą stronę, można powiedzieć, jak się weselą w święta. Jest grupa ludzi, która odprawia obowiązek bycia w kościele. I to jest ich rodzaj świętowania. Obowiązek. Zauważmy, trzeba wprowadzać obowiązek świętowania. Jest też grupa ludzi, która
coraz bardziej chce usztywniać liturgię, by była jeszcze bardziej pompatyczna. Troszkę złośliwie można by powiedzieć, niektórzy chcą nawet cenzurować, które pieśni podobają się Bogu, a które się nie podobają. I to jest na drugim biegunie jakiś rodzaj świętowania. I znowu możemy zastanawiać się, myśleć, czy to tak ma być, czy to jest poprawne. No ale tak jest. To jest znowu obserwacja socjologiczna. Tak jakaś grupa ludzi świętuje. Myślę, że najbliższe temu biblijnemu spojrzeniu jest rodzinne świętowanie takiego popołudnia, kiedy rodzina wychodzi na spacer do parku. Ładnie się ubiorą, ale tak, żeby móc swobodnie chodzić, biegać. Rozmawiają o swoich codziennych sprawach z radością, ze swobodą. Kupią sobie lody. Jakaś drobna przyjemność czy słodycz powoduje, że jest miło i przyjemnie. Pobawią się i pobiegają. Śmieją się do siebie. I tak się wydaje, że to jest najbliższe temu, o czym mówi Księga Sofoniasza. Zaznaczmy to. Nie chodzi w tym naszym rozważaniu o kłótnie, czy liturgię bardziej przekształcamy w piknik, czy bardziej w stypę. Nie o tym tu jest mowa. Mowa tu o naszym świętowaniu, o naszym przeżywaniu. I można na spacerze zachowywać się właśnie w ten sposób, że dziecko chce wejść na murek, a my mówimy: nie wchodź, nie biegaj, nie krzycz. I szarpiemy dzieckiem tak, żeby wytrząsnąć z niego całą radość. Czasami tylko z tego powodu, żeby po prostu dobrze wypaść. Ale wiemy, że to nie jest świętowanie. Sofoniasz mówi o radości. Można by ogólnie powiedzieć, że są dwa. Otrzymanie czegoś i osiągnięcie czegoś. To są dwa powody radości przeżywane przez ludzi. I Sofoniasz o tym mówi. Otrzymujesz Bożą obecność, która zachwyca. Wiemy, że Teresa Wielka tańczyła w czasie modlitwy. Wiemy, że uwielbienie jest spontaniczną reakcją na obecność Boga. Ale Sofoniasz to podkreśla. Zobacz Boga, który jest obecny pośród ciebie. I stąd się rodzi radość. Radość całego człowieka, jego ciała, jego duszy i jego ducha. I nie ma tutaj nic sztywnego, udawanego. Nie ma tutaj takiego kontrolowania. A czy to przypadkiem nie jest przesada, ta radość taka wielka? A to czy przypadkiem nie jest to coś niewłaściwego? Naturalnie odpadają te wszystkie rzeczy, które są niewłaściwe. I naturalnie wytwarza się to pragnienie służenia Bogu. I o to walczy Sofoniasz. Zobacz, że to się dzieje. Zobacz, że tak jest. Sam Bóg jest pośród ciebie. Mocarz dający zbawienie. I zauważmy, Sofoniasz mówi, On, Bóg, się rozweseli nad tobą. To On będzie krzyczał ze szczęścia, że ty świętujesz. I chodzi o to, żeby moje serce poszło właśnie w tym kierunku. Do tego mnie zachęca Sofoniasz, żeby zobaczyć Boga, że On cieszy się tym, że ja odkrywam Jego obecność. W tym odkrywaniu, w tym pięknym świętowaniu, niech błogosławi ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.